No i witam was serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy już dzisiaj 6 lutego. Przed 20. Na szybko nagrywam tego vloga, żeby wam pokazać co nieco. Jak widzicie, uspawał dzisiaj tatami taki podnośnik. I może na szybko wytłumaczę, jak to będzie działać. Co tu jeszcze muszę przy nim porobić. Więc zaczynając, na czym będą te siłby? Te siłby, znaczy ten podnosik. Tutaj jeszcze wywiercimy dziury na siłby 12. Zamiast tych damy dłuższe. I no, na tych siłbach będzie się opierał ten podnośnik. Jakoś on nie waży dużo, także na spokojnie. Dalej, tutaj będzie zamontowana wyciągarka, która będzie podnosić całą ramę i maszynę, która będzie z tyłu. Jeszcze muszę jutro tutaj dospawać te, jakby można powiedzieć, te takie haki, które ja mam tam przymontowane do swoich maszyn. I tutaj jeszcze dam sobie taką śrubę rzymską. Ja to też ją muszę kupić, bo dzisiaj tata tylko to uspawał, ale to muszę pokupować jeszcze części do tego, także tak to się będzie prezentować. No i myślę, słuchajcie, żeby... A, i bieg musi być wyłączony. No i tutaj jakiś muszę chyba obciążnik dać, bo coś czuję, że to będzie mi podnosić przód i to mega, także... projekt na szybko. Słuchajcie, płaskownik tutaj jest chyba czwórka, jak się nie mylę. To są tutaj pręty, można pręty, no płaskownik od starych drzwi, tych jeszcze drewnianych, wiecie, jak kiedyś mieliście na szopach, w garażach, w stodołach. Także to się pomaluje, jest mróz, także na razie nie będę na razie tego malował. Myślę, że gdzieś po sezonie albo jeszcze przed sezonem, jak zejdzie mróz, jak mi się uda na czarno i będzie lola, także ja się z wami widzę w kolejnym vlogu, jak już będzie gotowy, spróbujemy podjechać, zaczepić kultywator i podnieść i zobaczymy, jak to, jak sobie mały poradzi z tym, także tyle, trzymajcie się, cześć.